Jest zimno. Nie mam kawy. Ale mam flaszkę. Whisky. Siedzę i czekam na to, aż będę musiał wstać, wziąć giwerę, łuk i ruszyć jej na pomoc, bo ona jest niestety sama. A wrogów jest sporo. Są dookoła. Mają dziwne, krzywe ryje. Mają też zjebane mózgi. Są agresywni. I jedzą mięso. I to takie mięso, którego jeść nie powinni. Jestem Stefan. Idę rozpierdolić to wszystko. Jak się uda. Rzecz jasna. To ośrodek. Kiedyś przyjeżdżali tutaj turyści. Mama leżała najebana w łóżku. Odpoczywała po nocnej imprezie. Tata robił śniadanie. Jak tutaj kiedyś było. Szlak turystyczny. Okej. Może tak stąd ucieknę. Szlak turystyczny. Turystów już dzisiaj nie ma. Ci, co są, to raczej turystami nie są. Są tymi, co żrą. Kurwa, żrą. Przygoda dzisiejsza jest dosyć prosta. Mamy piękne widoki. Jak ktoś ma flaszkę wody z sokiem albo z czymkolwiek, to niech jebnie. Nic się takiego dziać konkretnie aż nie będzie. Będzie oczywiście ucieczka, będziemy walczyć. Ja w końcu wstanę, ocknę się z letargu, ruszę na pomoc. Ale będą ją chcieli zeżreć. Te neandertalskie jebane świnie. Znaczy krogulce takie. Takie coś, co nie powinno istnieć. No i ja ich skasuję. Ta. Wszystkich. I ona też. Generalnie mamy ostatnie chwile spokoju. Można opowiadać, co się będzie działo, co się nie będzie działo. Że właśnie jadłem spaghetti z sosem pewnego pana, który jeździ, dobrze gotuje i tak dalej. Jestem zadowolony z życia. Za chwilę faktycznie będę pił kawę. Jest środek tygodnia, także whisky odpada. Chyba, że niewiele. 0,7. Zacznie się akcja. Akcja, która... No, fajna będzie. Miejsca turystyczne, takie na pewno kiedyś było zajebiście, faktycznie były imprezy. Nie, lata lecą, też czasami gdzieś zajadę, gdzie kiedyś jeździłem za bardzo młodu. I znajduję miejsca, ośrodki, które są puste. Czasem jakiś lis przebiegnie. Goniąc zająca. Ale turysty nie ma. Blokuje drogę. Tak. Proszę bardzo. Jezu. Też kojarzę miejsce takie turystyczne jak to, gdzie na plaży na przykład widziałem turystkę, która ledwo ciepła na przykład. Tak chlała w nocy, tak dużo. Po prostu nieprzytomna jest, prawda? Odpoczywa. Gdzieś w oddali jej mąż z jej koleżankami też odpoczywa. Tak było. Takie chwile, miejsca turystyczne miały sporo i różnych atrakcji, działo się tam naprawdę wiele. Nie jeden dyrektor ośrodka turystycznego na starość, gdy chce opowiadać, co było, to mówi: kurwa, staram się to zapomnieć. Fakt. To najlepiej zapomnieć. Te ośrodki, czasami takie rzeczy jak na wojnie. Jak Zdzisiek, który przyjechał z Krystyną na przykład, jak na wojnie przekrada się nocą, żeby nikt znajomy go nie zobaczył, do Zuzanny. Żeby wieczorem zjeść naleśnika na przykład, prawda?
Wytrzymaj, Joel. Jak mu się uda, przekradnie się do tej Zuzanny, przekrać się, nie? To też jak na wojnie teraz bierze korzyści. Znaczy, tak, dostaje. No ale, wiecie jak to jest. Jak się człowiek napracował, to i dobrze coś dostać. Oczywiście w tym czasie jego żona prawdopodobnie na przykład z Kazikiem. Odstawcie teren! Upewnijcie się, że nie ukrywa się gdzieś tutaj. Też robi naleśnika. Walka. Kazik, Zuzanna, teściowa, która też może na urlopie w niejednym miejscu tańczyła na stole w marynarce i tylko w marynarce. Mało istotne. To jest naprawdę mało istotne. Teraz najważniejsze jest jedno. Jest ich kilku. Tropią w ośrodku. Ona jest sama. Musi przejść z prawej na lewo. Krzakami, za samochodem, za murkiem. Rozjebać tego, rozjebać tamtego. Cieszyć się, patrzeć jak on pada. Być jak lis, który poluje na zająca. Jak wilk, który dawno nie jadł. Jest ich sporo i w sumie sam nie byłem pewny ilu, dlatego tak starałem się trochę niby poważnie podejść do sprawy. No i zlikwidować, wyrwać jebanego chwasta, jak to mówili w pewnym filmie, dawno temu. No i kasacja. To był chwast rasowy. Ja patrzę na tego kłada i myślę, odpaliłby. Kłada by odpalił i pojeździł, to też prawda. Ale w tych czasach, kiedy sami bandyci, zarażeni, świat jest gorszy niż w ogóle do dupy. To w sumie po cholerę mi kład. Pizza. Duża. Z podwójnymi pieczarkami. To by było zajebiście. Jest. I teraz co? Zapytać się go, czy chce, abym mu jebnął, prawda, z bańki. Czy od razu go po prostu jebnąć z bańki. Zobaczył trupa.
kurwa, ale zaraz zobaczysz swojego trupa. Sam będzie leżał na glebie. Jak ona go skasuje, rzecz jasna. No i dobrze. Bo to bydla. Bydle, bydle, bandzior, bydle. Nic tu nie ma, a u ciebie? U mnie to samo. Faktem, ośrodek pięknie położony i nawet likwidacja tych szumowin, tych bandytów, którzy tutaj chodzą, sprawia mi radochę gigantyczną, podwójną. Myślę o tym, że jak ich skasuję, może wynajmę sobie apartament, położę się, pizzę zamówię. Ale kto mi ją przyniesie? Kto ją zrobi? No bo zjem to na pewno ja. U mnie spokój! Nie, u mnie też! Akcja idzie bardzo powoli, no bo to tak jest tutaj technicznie, tu nie szybko, tutaj trzeba podejść do sprawy bardzo profesjonalnie, poważnie. Kasacja, czekanie, pierdnięcie, czekanie, na co? Na coś poważniejszego, dlatego na razie spokojnie. Stracz podobno w tym ośrodku jest zatkany. Masz w tych coś? Czasach... Nie da nic! Kurwa, wszystko ma znaczenie. Całkiem poważnie. No i w łeb. Oczywiście musi być nastrój, musi być jednak, bo to będzie ciężka przygoda. Tak, jedna z najlepszych na świecie. Oprócz dwójki. Znaczy... Tak. Oby są zajebiste. Tu kiedyś nad tą wodą ktoś siedział na wczasach właśnie, zanim zaraza wybuchła. Trzymał sobie bandeczkę. Łowił sobie na spławiczek na przykład. Płoteczkę. Tą płoteczkę wyciągnął, zaniósł do domu. I go kot, na przykład Filemon, zjadł. No i tak było i to były piękne czasy. Dzisiaj płoteczka może jest w tej wodzie. Ale kota nie ma. Chyba wszystkie zjedli. W tych czasach. Tutaj był bar taki na zewnątrz. Muszę powiedzieć, że uwielbiam taki bar, gdzie jadę gdzieś na wczasy, zanim zaraza oczywiście wybuchła. Siadam sobie w tym barze, poznaję kogoś, żona w tym czasie opala plecy. I pijemy. Do zamknięcia. Czasem nie wszyscy wytrzymają do zamknięcia takiego baru. Taki bar na dworze, w słońcu, jest zajebisty. Wszystko ścina się momentalnie. Czasami niektórzy pamiują na kelnera. Kelner oczywiście nie jest z tego zadowolony, ale dobra zapłata i mówi zajebiście stary jeszcze raz. No i dostaje jeszcze raz. W zimę, w okresach zimowych, też jeździłem kiedyś na wczas. Jak się stąd wydostać? Ale było gorzej. Jak poszedł na górę, pójdę na narty, na kaca i szpagat zrobiłem. Wszystko ponaciągałem. Powiedziałem, że pierdolę, w zimę na urlopy nie jeżdżę. Jest niebezpiecznie, ślisko. Ale zimy są piękne.
Nie chciałabym tu utknąć. Zimy piękne, ale mroźne i ciężej z pożywieniem. Wiedzą o tym ci, co mieszkają blisko dzikiej zwierzyny. No. Zim już u nas nie ma. Ale dzikiej zwierzyny jest sporo. Teraz można powiedzieć, że główna walka. Oni skoczą na mnie. Ona będzie się broniła. Ja będę ciągle jeszcze nieprzytomny, ale niedługo wstanę i ruszę na pomoc. Dorwą ją prawdopodobnie. Mogę tak zdradzić. Będą chcieli ją zjeść. Skurwysyny. Zacznie się jedna z najgorszych chwil, najcięższych tu w tej przygodzie, walka z pewnym pucybutem. Frajer nad frajerami, frajerem z mózgu, a nawet z nosem płynący. To będzie wojna. Na wojnie różnie bywa. Spotkasz na swojej drodze i normalnego, i barana, tańczącego we mgle. Jest po tamtej stronie chaty! Patrz, kurwa, jak dojrzał. Sokole oko. Znaczy, sokole oko to było w serialu. Masz, ten po prostu ma dobry wzrok. Nigdy nie lubiłem zimy pięknej, ale słonecznej. Wolałem zimę piękną i gdy padało mocno śnieżnie. Dlatego, że jak było dużo śniegu, mroźno, świeciło słonko, to oczy mnie piekły, znaczy łzawiły. No i wypadek mógłbym zrobić i zresztą kiedyś zrobiłem. Ale jak sypie, jest pięknie, śnieżnie. Widzę Mikołaja, który zapierdala co tydzień na przykład do mnie. Tak, bo więcej pada. Prezenty daje. Zapłacisz za to, zdziro! No i teraz tak. W sumie to nie zapłaciliśmy, ale on zapłacił. Jego kolega również zapłacił. Leżą jak barany sztywne. A, nasza bohaterka. Spokojnie idzie dalej. Szukam towaru jeszcze, bo prawdę mówiąc, będąc w takim pięknym ośrodku, pomyślałem sobie, a może coś fajnego turyści jeszcze zostawili. T-shirta na przykład. Było wyjście, ale niestety muszę wam zdradzić, za drzwiami stoi skurwysyn. Szkoda. Cholernie szkoda. Ugh!
Spokojnie! Próbuję cię uratować! No już spokojnie, spokojnie. Jak się miewamy? Super. Proszę. Musisz jeść. Wiem, że zgłodniałaś. Spałaś całkiem długo. Co to jest? Jeleń. Doprawiony świeżym ludzkim mięsem? Nie. Nie, przysięgam, to jest tylko jeleń. Ale z ciebie bydlę. Łatwo mnie osądzasz. Zwłaszcza po tym, ile zabiłaś ludzi ze swoim kumplem. Nie dali nam żadnego wyboru. Uważasz, że my go mieliśmy? Powiedz. Zabijasz, żeby przeżyć. My również. Musimy się troszczyć o swoich, w jakikolwiek możliwy sposób. No i co teraz? Pokroisz mnie na drobne kawałeczki? Wolałbym nie. Powiedz, jak ci na imię. Nie oszukasz mnie, ty gnido! Nie oszukuję. Byłem z tobą szczery. Teraz twoja kolej. Tylko wtedy zdołam przekonać swoich. Przekonać do czego? Że możesz tu zostać. Masz serce. Jesteś lojalna. I jesteś wyjątkowa. Kurwa! Ty głupia dziwucho! Nie rozumiesz, że ty sama prosisz się o śmierć? I co ja mam im teraz powiedzieć? Eli! Co? Powiedz im, że... Ali to mała dziewczynka, która rozpierdoliła ci palec! Jak powiedziałaś? Ha? Na drobne kawałeczki. Do zobaczenia rano, Eli. Eli? Widząc to, co widzieliśmy, idąc teraz do restauracji, gdy zaraza minie, będę bardzo głęboko patrzył kelnerowi w oczy. Cholera go wie. Co naprawdę on tak tam do tego gara włożył. Przebrałem się, założyłem grubą kurtkę i idę. Po co? Rozpierdolić mu drugą rękę. I rozpierdolić tam wszystkich.
Tym bardziej, że Eli pięknie połamała mu jedną rączkę. Teraz ja mu zajebię drugą rączkę. Następnie skręcę mu kark. Świat będzie piękniejszy, bo jak skurwysyn będzie leżał. Znaczy, nie będzie jego. A to bydle. To frajer nad frajerami. Faktycznie to ciężka menda. Niestety taka menda... wszędzie jest. Taką mendę można wszędzie spotkać. Wydaje się kulturalny. Mówi, że jest... dobrze wychowany. A chuja. Przygotowuje towar. Na pewno w tym odcinku do niego nie dojdziemy. Ale towar przygotuje. Będzie śnieżyca zresztą. Wezmę ze sobą termos kawy. Kawałek sernika, bo też mam. Ze starych, dobrych czasów. I wyruszymy. Będzie nam trudno, prawdę mówiąc, i to jedna z trudniejszych walk, gdy Eli będzie musiała tamtemu rozwalić czoło. Ale... damy radę. To też powoli misja, kiedy kończy się zima. Fakt. I do końca mamy niewiele. Mówiłem wam też ostatnio, w zasadzie pisałem, że mam część drugą nagraną całą. Niestety full HD, bo zajęło mi to całość 30 godzin. Muszę wam powiedzieć, jako że odcinek się kończy, że film wysłałem, ale na YouTubie jest film zbyt długi. Także może kiedyś pokroję go na 5-godzinne, jak będę miał czas. To tak w chwili, jak ktoś lubi filmy. Gdy jest zaraza i jest zajebiście ciężko. Dobrze jest czasem coś się obejrzeć, aby wiedzieć, że będzie lepiej. Tak, kurwa, tak. Będę miał chęć, potnę, bo to się nadaje na tylko takie długie, dlatego to full HD. Całość ma 30 godzin, niestety zbyt długo w jednym odcinku. Szkoda, narobiłem się, ale potnę, bo kombinuję. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj dzisiaj zostanę, bo zima jest piękna i zanim pójdę wpierdolić tutaj wszystkim po kolei, bo im się należy... to muszę sobie odsapnąć, postać, pomyśleć sobie, zajarać, wypić i w ogóle przygotować się na to wszystko, co będzie się działo. Ja jestem Stefan. Do następnego. W walce ze złem.